Bridge Nation to tam, gdzie na wejściu witają cię najpiękniejsze dziewczyny na świecie. To tam, gdzie Marta udowadnia, że nie tylko ze sztangą jej do twarzy. Tam, gdzie Jarek wypruwa z ludzi flaki w artystyczny sposób. To tam, gdzie Sławek przygotowuje swoją załogę do abordażu. Innymi słowy, boks, który koniecznie musicie odwiedzić, jeśli będziecie we Wrocławiu. Dzisiejszy trening zacznę od mobilki zginaczy biodra. Ostatnio troszkę posiedziałem i teraz czuję zblokowane biodro, a to nieładnie. Po wyrolowaniu wykonuję ćwiczenie, które ostatnio bardzo polubiłem. Polega nie tylko na otwarciu biodra, ale też i całej przedniej taśmy. Ważne jest tutaj połączenie tego wszystkiego z mocnym oddechem, który dodatkowo rozluźni i dotleni przed treningiem, a także ruszy troszeczkę klatkę piersiową. Na dogrzanie góry wybrałem różnego rodzaju aktywizacje z gumami. Ćwiczenia te mają przygotować górę do dynamiki mięśniowej w ćwiczeniu o nazwie Snatch. Ale nie byłbym sobą, gdybym tego nie udziwnił. Przedstawiam Państwu One Hand Power Snatch. Oczywiście ciężar jest tu budowany klasyczną piramidą w górę, gdzie zaczynam od pustego patyka i stopniowo dowalam do pieca. Kończę na ciężarze 37,5 kg, z tym, że dokładam do tego jeszcze przysiad. Potem ruszamy do triseta, składającego się z gumowego gluta, przewalania 30-kilogramowego slambala oraz pegboarda. Celem jest tu zwiększenie kondycji siłowej ciała, dlatego ciężar nie jest zbyt znaczący w żadnym z tych ćwiczeń. To, co się liczy, to ciągła, nieprzerwana praca przez całą długość trwania tych trzech rund. Czyli po wykonaniu jednego ćwiczenia ruszam od razu do następnego i aż nie skończę trzech takich obiegów. Idea trochę wpadająca w crossfit lub trening obwodowy. Niemniej jednak różni się tym, że nie robię chujowych ćwiczeń, takich jak na przykład burpee. Ruszamy dalej do superseta, który składa się z muscle upa oraz lizarda. Muscle
Masela panikomu nie trzeba przedstawiać, ćwiczenie sztos, złoty graal, klasa sama w sobie. Natomiast Lizard jest rzadko wykonywany. Po pierwsze, bo jest mało znany, po drugie, jest ciężki jak sam skurwysyn, a po trzecie, wymaga dobrej mobilności. Niemniej jednak to, jak mocno musi popracować całe ciało bez żadnego obciążenia zewnętrznego, sprawia, iż jest to moje top 10, jeśli chodzi o ćwiczenia siłowe. Trening kończę jedną serią pompek. W planie było wykonanie 50 strzałów, niemniej jednak zalałem się kwasem i po 45 musiałem zrobić przerwę. Jeśli podoba Wam się moje podejście treningowe i również chcielibyście trenować w tym stylu, to zapraszam do zapoznania się z moim nowym projektem programów treningowych. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie do tego filmu. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Na razie.